No muszę powiedzieć, że dawno takiego odczucia nie miałem w Lesie Tychowskim. Tyle młodzieży, której w spotkaniach ostatnich zaczyna się odczuwać, że jest to jakby zrozumienie potrzeby duchowej tych młodych ludzi, których zaczyna coraz bardziej interesować, co się dzieje wokół nich i że mają ochotę brać w tym udział. To jest budujące, to daje nadzieję, że przyszłość zaczyna być obiecująca i jak będą chcieli z ochotą uczyć się historii narodu polskiego i swojej ojczyzny i gdy z domu rodzinnego wyniosą to przygotowanie, które będzie wnosić ich życie, coraz większe zainteresowanie, do czego są potrzebni i co mogą swoimi siłami zrobić. I gdy sobie przypomnę swoje lata, kiedy z domu rodzinnego wyniosłem tak wiele otuchy do życia, a miałem wspaniałych rodziców i tego życzyłbym wszystkim, aby w podobny sposób odczucie domowego ciepła i rodzinnej wspólnoty coraz bardziej nie tylko potrzebowali, ale chcieli dać z siebie wszystko, co jest możliwe w swoim wieku. I tak biorę pod uwagę to, że w tym spotkaniu, w tej leśnej uroczystości przypominającej poległych Jędrusiów, bo przy tej mogile się to odbywa. Nie wiem, chciałoby się tak wiele powiedzieć, ale tyle przeżyć psychicznych z tego spotkania, że trudno mi się skupić w tym chłodnym powietrzu leśnym. W każdym razie mam wielką, wielką nadzieję, że z tego spotkania wielu odniesie potrzebę brania udziału w życiu bardziej wspólnotowym. Życzyłbym przy tej okazji, aby każdy dom rodzinny przyzwyczaił do przejmowania wspólnoty i dobra
które przyniesie na pewno znakomite owoce. I tak już sobie przypominam równocześnie przy tej okazji to, co zaprojektowałam z moją córką na sztandarze Zespołu Szkół w Połańcu. To zostało wyhaftowane. Wypowiedź pewnej osoby: miej odwagę być mądrym. Tego życzyłbym wszystkim. Wszystkim młodym, wszystkim Polakom, przed którymi jest tak wiele obowiązku, aby się spełnili i przynieśli dobro swojej ojczyźnie, domu rodzinnego i całej społeczności. Dziękuję bardzo za tą możliwość bycia i uczestniczenia w tej wspaniałej uroczystości i dziękuję harcerzom i wszystkim organizatorom takich spotkań budujących. I harcerskim wezwaniem: czuwaj. Chcę zakończyć to miłe przeżycie w Lesie Tychowskim nad mogiłą Junaka i Kokoszki.